Szanowanko, w ramach mierzenia ogólnej kondycji silnika w CBRC 1000F przystąpimy sobie dzisiaj do próby olejowej, czyli tak, zmierzymy kompresję, taki film już był na kanale, ale później postaram się tam zalać powiedzmy jakieś tam 20 ml oleju do każdego cylindra i zobaczymy później, jak będzie pomiar wyglądał, czy się znacząco zwiększy. Jeśli tak, to będzie znaczyło, że dół silnika, czyli ogólnie pojęte powiedzmy pierścienie, nie wyrabiają i być może jest jakiś potencjał dla płukanki. A jeżeli różnica nie będzie zbyt duża, to znaczy, że raczej góra silnika jest już zużyta, a tego remontować nie zamierzam, gdyż i tak ja mierzyłem tą kompresję, ona nie wychodziła tak wcale źle. Jeszcze jest zapas nawet do dolnej granicy akceptowalności, no ale wiadomo, jak można sobie coś poprawić, to poprawimy, więc przystępujemy do działania. A zatem przystępujemy do pomiaru kompresji na pierwszym cylindrze. Maneta w opór i jedziemy. Dobra, ile mamy? Które to są bary? Te na zewnątrz. Czyli mamy 11, no z kawałkiem, jakieś powiedzmy 11,2 bym powiedział na zimno i bez oleju, a za chwilę będzie próba olejowa. Normalnie czuję się jak jakaś pielęgniarka. Odpakowałem sobie sterylną igiełkę, ale widzę, że mam tylko 6 ml, więc żeby było sprawiedliwie, powiedzmy po 20. Nie wiem, ile się daje, ale załóżmy, że po 20 do każdego cylindra, więc dam takie 4 miarki i dokładnie po 5, żeby było wszędzie sprawiedliwie. I wówczas zrobimy drugi pomiar kompresji, czyli próbę olejową. Wpuszczam to sobie taką wąską rureczką do środka cylindra. Tam w ogóle musiałem mocno rurkę naprostować, żeby trafić, gdyż jest taka długa tuleja jakby, żeby dopiero dojść do gniazda świecy. No i wstrzyknąłem tutaj już teraz 4 strzykawki, każda po 5 ml, więc mamy 20 ml oleju w pierwszym cylindrze. I co? Wyjmujemy rurkę. Rurka już jest pusta, jak widać. Czyli wszystko, co miało spłynąć, to raczej spłynęło. I teraz wkręcamy sobie manometr i aż sam jestem ciekawy, czy to cokolwiek da, czy nie da. Gdyż jeżeli załóżmy pierścienie są zużyte, no to olej tymczasowo skompresowany, rozprowadzony ruchem rozrusznika w cylindrze powinien doszczelnić tymczasowo pierścienie i powinna kompresja wzrosnąć. Jeśli by się tak stało, to znaczy, że właśnie z dołem silnika, czyli powiedzmy od tłoka pierścieni i w dół jest jakiś problem, a nie z samą głowicą. A jeżeli nic się nie zmieni albo się zmieni bardzo niewiele, no to raczej z górą. Góry oczywiście robić nie będę, gdyż jest to bez sensu. Skoro motocykl tam trzyma w granicach 11 z kawałkiem, to jeszcze nie jest całkiem zła kompresja, ale jakby dół się mocno poprawił po tym, no to można by pomyśleć o jakichś płukankach. Może by to coś pomogło. No dobra, nie przedłużam, tylko wkręcam i zobaczymy. No dobra, to chwila prawdy. Aż jestem ciekawy, skoro tam 20 ml poszło, no to praktycznie taki mały kieliszek od wiadomo czego. W związku z tym, czy to mi na przykład tam nie zasyfi tego manometru w środku, no ale dobra, dajemy maneta max i chwila prawdy. O Jezu, i co to się tu stało? Kompresja wzrosła, no ale wzrosła tak, że to jest aż niewiarygodne. Mamy 19 ponad barów. Wiecie co? Może za dużo wlałem, może faktycznie tak się stało, że weszło w manometr. Zaraz postaram się... sam nie wiem co zrobić. No też tego już nie odciągnę, ale ewentualnie jeszcze pokręcę z wykręconym manometrem, żeby część wyleciała. Będę być może musiał mniejszą dawkę dawać, ale zobaczymy, zobaczymy. Coś wykombinuję i zrobię jeszcze raz pomiar. Z pierwszego cylindra jeszcze sobie trochę pokręciłem i ciągle jest kompresja w granicach chyba ponad 17 do 18 i ciągle jeszcze olejem dmucha, więc chyba te 20 ml to jest za dużo, ale nie traćmy czasu. Tutaj mam i tak otwartą świecę jakby w pierwszym cylindrze, a teraz zmniejszymy sobie w drugim na sucho. Jak to wyjdzie? Uwaga!
No, minimalnie ponad 11, powiedzmy 11, no prawie że równe, no powiedzmy równe 11. Dobra, to tym razem tylko 5 ml. Psiuk. Aj, wyszło. No nic to, ścieknie po ściance. Być może z resztką brudu, a tak się starałem ładnie nacelować. Ja to sobie zaczekam, aż to ścieknie. Może nawet zakręcę na chwilę świecę. Uruchomię rozrusznik, żeby jeszcze chwilę pochodziło i dopiero jak się rozprowadzi przez chwilkę, to wtedy dokonam pomiaru kompresji. Może tak będzie lepiej. Dobra, to mamy pomiar drugiego cylindra z tymi 5 ml oleju. Chociaż trochę się zaczynam bać o akumulator. Przy początku, jak go zmierzyłem, miał 12,50 parę, a jest nowy, więc powinien być git, ale już tutaj tych kilka kręceń i już czuję, że troszkę kręci słabiej. No zobaczymy. Dobra, maneta na maksa i lecimy. I mamy, no powiedzmy 12,8. Jakieś niecałe 13, ale no nie, no 13 nie ma, będzie tak 12,8. No to lecimy z trzecim cylindrem, choć coraz większe wątpliwości, czy akumulator wytrzyma. Już ma napięcie poniżej 12 V po tych wszystkich kręceniach, no ale dobra, zobaczymy. No dobra. No, prawie 11, powiedzmy, że 10,9. Do trzeciego cylindra zostało zalane 5 ml oleju, ale żeby nie marnować akumulatora, to na razie wkręciłem świecę i po prostu poprzekręcam, żeby tam się wszystko rozprowadziło, dokonując pomiaru na sucho na czwartym. A zatem w czwartym jeszcze bez ostatni pomiar, bez wlanego oleju, czyli na sucho. Dobra, i mamy jakieś, no, 11,7, 11,8, coś takiego. Jeszcze wyprostuję. A chwila, chwila, bo coś teraz jakby zeszło. Jeszcze dokręcę może. O, no właśnie, dobra. Powiedzmy, że 11,7 to by było. Dobra, do czwartego cylindra nalałem znowu 5, ale wracamy do trzeciego, gdzie już była nalana i rozprowadzona. Tylko proszę Cię teraz, Hondzinka, wytrzymaj jeszcze. Ja wiem, że już masz słaby akumulatorek, ale proszę Cię, kochanie. Jeszcze dwa pomiary tylko. Dasz radę. No i nie dała. O Jezusie. Dobra, podpiąłem jakiegoś starego trupa, który ma ledwo 12,0 parę. Ale zobaczymy, może przypadkiem tyle wystarczy, żeby nie tracić tego, że olej jest wlany, a jutro mógłby ściec, mógłby to zafałszować wyniki, więc jedziemy na tak zwany żywioł. Dobra, na trupie nie damy rady. Dobra, mamy akumulator podłączony do prostownika. Za godzinkę może jeszcze będzie widno. A olej jeszcze powinien się w miarę utrzymać, mam nadzieję. Więc zobaczymy, za godzinę go podłączę. Ale to mi daje pretekst do kolejnego filmu, gdyż moim zdaniem nie powinien on aż tak skrajnie źle kręcić na takich napięciach. Ten po rozładowaniu ma 11,8, a ten stary trup, no ze starym trupem to nie wiadomo, bo go można chwilowo naładować, a dosłownie tam po dwóch obrotach rozrusznikiem on może sobie stracić pojemność, ale że ten przy 11,8 już tak nie chciał kręcić, to jest co najmniej zastanawiające, czyli jeszcze by była elektryka być może do poprawienia. No, nawet z pewnością by były wielkie spadki napięć, ale jeszcze jest plan zajrzeć do rozrusznika. Tyle tematów o tej Hondzie, także cieszcie się, że się tyle psuje, będzie co naprawiać. Dobra, mamy odrobinkę podładowany akumulator, mam nadzieję, że starczy, bo już mi się spać chce, także Honda, dawaj. No, 13,5, ewidentna poprawa. Idę zapisać i zaraz pomiar ostatniego czwartego. A, jeszcze trzeba wrócić do pierwszego, właśnie.
No i czwarty, lecimy. Ło, 15,5. Dobra, można założyć, że w czwartym będzie wynik niemiarodajny. Być może, ale tak czy owak, w każdym razie wszędzie jest sporo wyżej. Dobra, wróćmy jeszcze do pierwszego. Ciekawe, czy tam się te 20 ml wypłukało, czy też pokaże jakieś takie bzdury jak tu. No to powracamy do pierwszego, chociaż jeszcze pluło olejem, więc podejrzewam, że też jakieś bzdury wyjdą. Ale zobaczmy. No, 14, powiedzmy 0,3. Nie sprawdzałem, ile powinno być nominalnie, ale coś mi się kojarzy, że zapewne będzie to wartość 14 barów nominalnego silnika. W związku z tym, jakie są wnioski końcowe? No jak widać, na sucho, bez próby olejowej, wszędzie z grubsza podobne wyniki w granicach 11 z kawałkiem bara. Więc i tak nie jest najgorzej. I wszędzie zdecydowana poprawa po dlaniu oleju. Wiadomo, te wyniki powyżej 14 barów już trzeba sobie traktować jedynie orientacyjnie, że coś tam się zwiększyło. Natomiast nie ma to większego znaczenia, gdyż chodziło mi o to, czy po prostu będzie znacząca różnica, czy będzie taka tam, że nie wiem, 0,2 bara, czy coś takiego urosło, to wtedy bym się nie bawił w żadne płukanki. A tak z chęcią się pobawię, w związku z tym ten odcinek jest preludium. Pomiarem, że faktycznie problem jest prawdopodobnie z dołem silnika, czyli z pierścieniami, w związku z tym jutro się rozejrzę i będzie jakiś test płukanki motocyklowej w kolejnych odcinkach. I to taki rzetelny właśnie z pomiarem kompresji oraz później z wrażeniami, czy na przykład płukanka nie zaszkodziła sprzęgu. Także dzięki Honda, że dałaś radę, chociaż na raty, z tym ładowaniem akumulatora. Wiemy już, że ewidentnie mamy problem z dołem, chociaż tak mówię, powtarzam jeszcze raz, podstawowa kondycja silnika wcale nie jest taka zła, ale jak już poprawiamy różne pierdółki, to poprawimy i to w miarę możliwości. A jak się nie da poprawić, no to też będzie na filmie, że płukanka nic nie dała. Chociaż mam... No dobra, zostawię to jako niespodziankę do odcinka na płukankę. Więc subskrybujcie, lajkujcie i klikajcie reklamę barszczu, ale będzie grubo, już zapowiadam. Pozdro, cześć.